Dzień dobry, Katarzyna Prędkowska. Witam i zapraszam na rozmowę dnia. Moim Państwa gościem jest wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito Bydgoszcz, Wioletta Bartoszuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani uczelnia, którą Pani reprezentuje, czyli Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz, razem z funduszem, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizujecie wspólnie plebiscyt Kobiety z Pasją dla Pań z województwa kujawsko-pomorskiego, dla Pań z niepełnosprawnościami. Skąd w ogóle taki pomysł na takie wspólne działanie? Wspólnych działań bardzo dużo z PFRON-em realizujemy i to jest takie koło napędowe tak naprawdę, też ta współpraca tak naprawdę regionalna, która powoduje, że wiele inicjatyw się pojawia. Tutaj takim dodatkowym aspektem był zapis też w ramach Urzędu Wojewódzkiego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Rok 24 jest rokiem kobiet odważnych. I tak naprawdę pomysł z samym plebiscytem Kobiet z Pasją gdzieś u nas kiełkował już od paru lat, a ten rok spowodował, że rzeczywiście zaczęliśmy się w niego angażować. A chodziło o uhonorowanie tych kobiet tak naprawdę, tych kobiet, które pomimo niepełnosprawności lub też wykorzystując niektóre z nich, dzielą się z nami swoim życiem, swoimi doświadczeniami i robią to w taki sposób, że nas inspirują na co dzień. Z pewnością są to kobiety odważne. Czy Państwo dostrzegliście też jakieś ich szczególne problemy, szczególną sytuację, jeśli chodzi właśnie o kobiety niepełnosprawne? Myślę, że sytuacja, niestety poparta jest to badaniami, sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami jest o tyle trudna, że dużo rzadziej podejmują pracę zawodową, dużo rzadziej korzystają z form edukacji, szczególnie w tym wymiarze wyższym. A jeżeli już nawet, to też dużo towarzyszy im takich ograniczeń związanych z macierzyństwem, z wychowaniem, z opieką nad dziećmi tak naprawdę. I odsetki rzeczywiście takiej dostępności osób z niepełnosprawnościami, dostępności może źle sformułowałam, takiego aktywizacji osób z niepełnosprawnościami są tutaj dosyć wysokie. To jest nadal zatrważający procent. Właśnie przygotowując się do rozmowy, zerknęłam do raportu Fundacji Aktywizacja na temat sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce i tam autorzy tego raportu piszą o takim zjawisku podwójnego wykluczenia. I tutaj pozwolę sobie na cytat, tak, że macierzyństwo i wychowanie potomstwa wpływają na odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn w różnych sferach życia codziennego. Mówiąc więc o realiach dotyczących kobiet niepełnosprawnych, oznacza to, że ich sytuacja społeczna i zawodowa jest mniej korzystna na skutek nakładania się problemów i stereotypów z tych dwóch obszarów. Tak? Jak to Pani skomentuje? Myślę, że stereotypy stereotypami, tutaj od pewnych kwestii się na pewno nie uwolnimy, natomiast na pewno utrudnieniem dodatkowym jest, jeżeli osoba niepełnosprawna rzeczywiście wchodzi w okres macierzyństwa, gdzie dla pracodawców generalnie jest to dosyć trudny czas, jeżeli chodzi o zatrudnienie, jest to przerwa w zatrudnieniu, krótko mówiąc. Natomiast tutaj dochodzą dodatkowe kłopoty związane z samym macierzyństwem przy niepełnosprawności. Też oczywiście możemy mówić o różnych aspektach niepełnosprawności, natomiast jeżeli ona ma taki wymiar niepełnosprawności ruchowej chociażby, to ten okres macierzyństwa się wydłuża. Coraz trudniej powracać na rynek, też na rynek pracy tym osobom. A dodatkowo najwyższe odsetki w małych miejscowościach czy w miejscowościach położonych na obrzeżach miast pokazują, że też te kobiety, borykając się z różnymi wyzwaniami, decydują ostatecznie o pozostaniu w domu, nie podejmują powrotu do życia zawodowego. Ten plebiscyt, który Państwo organizujecie, może pomóc te stereotypy przełamywać? W jaki sposób? Ja mam taką nadzieję. Ten plebiscyt jest częścią działań, które realizujemy, natomiast gdyby skupić się na nim przede wszystkim, to chcielibyśmy zainspirować dwie grupy tak naprawdę odbiorców. Po pierwsze osoby z niepełnosprawnościami, żeby mogły zobaczyć, jak inne ich przedstawicielki radzą sobie w codziennym życiu, ale też zaktywizować nas wszystkich do tego, żebyśmy się rozejrzeli wokół siebie, docenili kobiety, które spotykają się z problemami związanymi z niepełnosprawnościami i jednocześnie tę swoją siłę oddają nam w różny sposób, realizując swoje pasje. Myślę, że w dwójnasób jakby oczekiwałabym tutaj premii takiej, czyli takiej większej świadomości w nas wszystkich,
ale też pokazania, że dużo można osiągnąć. Ja pamiętam, były w województwie kujawsko-pomorskim takie inicjatywy właśnie aktywizujące i zwracające uwagę na problemy kobiet z niepełnosprawnością. Wybory Miss Polski na wózku chociażby Fundacja Jedyna Taka w Ciechocinku organizowała, ale też w Bydgoszczy zdaje się gala Lady D, ale jakoś podupadły te inicjatywy. Państwo tutaj takie nowe otwarcie robicie w tym zakresie. Nowe otwarcie na pewno, tak jak powiedziałam, trochę też idąc w kierunku też naszych patronów, bo trzeba zaznaczyć, że patronami został marszałek województwa, prezydent miasta tak naprawdę, w związku z czym też wojewoda, tak, dziękuję pięknie. Także też wpisujemy się w ten trend kujawsko-pomorski. Natomiast to, co chcielibyśmy przede wszystkim zaznaczyć, to pani tu wspomniała o wyborach MIS. Z mojego punktu widzenia te kategorie, które postanowiliśmy po długich rozmowach też wybrać, ja zaraz do nich jeszcze wrócę. Tak, oczywiście. Powiemy, tak, oczywiście. Mają pokazać, że nie tylko takie aspekty urody, czy jakieś takie elementy mają znaczenie, ale że też są to kobiety bardzo aktywne. No właśnie, może to jest ten moment, kiedy powinniśmy przywołać. To jest pięć kategorii, w których można kandydatki zgłaszać. Przypomnijmy. Tak, kategorie to jest nauka, druga kategoria to biznes, trzecia kategoria kultura i sztuka. Czwarta to jest, ja sobie będę podglądała, działalność społeczna i piąta sport. No właśnie, przy tej nauce może zatrzymajmy się, bo też pani wcześniej już mówiła o tym, że kobiety z niepełnosprawnościami, być może z małych miejscowości, mniej chętnie podejmują tę naukę. Ja tutaj mam dane. W roku akademickim 2022-2023 w uczelniach kształciło się prawie 21 tysięcy osób w całej Polsce z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. To jest 1,7 ogólnej liczby studentów, a wśród doktorantów to było 6,6%. Stanowiły osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 1,7 ogólnej liczby studentów. To jest mało czy coraz więcej? Jeżeli spojrzymy na odsetek 12% w całym społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami, który sięga 14%, tak jak tutaj też w ostatnich latach się to kształtuje, no to wydaje się mało. Z drugiej strony, generalnie ja postrzegam to poprzez pryzmat szkolnictwa wyższego, bo też taką instytucję reprezentuję. W tej chwili na 9 tysięcy studentów w naszych trzech lokalizacjach, bo o nich dzisiaj też głównie będę mówiła, czyli Toruń, Bydgoszcz i nasze najnowsze dziecko Łódź, które zaczyna tak naprawdę. Na 9600 studentów mamy 213 osób zarejestrowaną niepełnosprawnością. I tu jest pewna trudność, bo może odsetek jest wyższy, tylko uczelnie już nie mają możliwości zbierania informacji na temat niepełnosprawności swoich studentów. I tak naprawdę my je pozyskujemy poprzez pośrednie metody, poprzez pomoc materialną dla takich osób, poprzez aktywizację i różne elementy współpracy ze studentami. To jest, myślę, że nadal jest to niski odsetek w stosunku do całego odsetka tych osób w społeczeństwie. A wydawałoby się, że na przykład studia online będą taką furtką dla tych osób, które być może nie mogą dojechać. Czy Państwo zauważyliście wzrost na przykład w tym zakresie i zainteresowanie osób z niepełnosprawnością takimi studiami? Studia online większą pracę wykonały w zakresie wykluczeń podwójnych, o których mówiliśmy. Czyli jeżeli to była osoba z niepełnosprawnością, która borykała się jeszcze z kłopotami z dotarciem do uczelni, to na pewno studia online w jakiś sposób rozwiązały ten problem. Natomiast co do zasady, ten odsetek nie wzrasta. On się utrzymuje na takim dosyć dużym, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, to myślę, że jednak niemałym poziomie. Jak temu zaradzić, pani kanclerz? Jak temu zarobić? Budowanie świadomości, zachęcanie, zresztą to badanie, które pani też przytoczyła, tutaj pokazuje, że jest wiele form aktywizacji, które powodują, że też te osoby wracają na taki rynek funkcjonowania, czy aktywizacji zawodowej, ale też naukowej. Jeżeli będziemy zapraszali osoby z niepełnosprawnościami do różnych inicjatyw, a trochę takich też tak naprawdę w województwie kujawsko-pomorskim, nie tylko mój uniwersytet promuje, to myślę, że oswoimy je z takim poczuciem, że wiele mogą. I tu chyba edukowanie nas, edukowanie rodziców, bo tutaj też duże pole na pewno duża praca do wykonania i pokazywanie możliwości, to jest ta droga, którą należy pójść. Bo myślę, że studia online, no to są ministerialne też ograniczenia, które za chwilkę być może spowodują, że w dużo mniejszym zakresie będziemy mogli też realizować te zajęcia. Ale są na przykład studia podyplomowe poświęcone
dostępności, poświęcone kształtowaniu określonych postaw, poświęcone temu, żeby sobie radzić w społeczeństwie aktywizujące. I to może być też taka formuła, która otworzy pewne możliwości. Zgłoszenia do tego plebiscytu trwają. No właśnie, to tak z ciekawości zapytam, w kategorii nauka macie Państwo zgłoszenia? W kategorii nauka. Generalnie wszystkie kategorie mają swoje kandydatki, z czego się bardzo cieszymy, bo chcieliśmy też, żeby wszystkie były reprezentowane. Kategoria nauka akurat ku mojemu żalowi ma najmniejszą reprezentację, także zachęcamy wszystkich. Trochę potwierdza wszystkich. To, o czym mówiłyśmy przed momentem. Tak. A która kategoria w takim razie największą popularnością? Myślę, że największa to była kultura i sztuka i taka odpowiedzialność społeczna, ponieważ one powodowały, że najłatwiej było zgłaszającym dobrać argumenty do zgłoszenia. Jeżeli chodzi o sport czy biznes, no to tutaj były już twarde dowody, które musiały być twarde dowody. Tak. No właśnie, nabór trwa do 31 maja, tak? Tak? Czyli do północy. Rozumiem, że jeszcze można się zgłaszać. Wszystkie dokumenty można znaleźć na stronach Uniwersytetu WSB Merito Bydgoszczy, też na stronach PFRON-u Kujawsko-Pomorskiego. Tak. Powiedzmy jeszcze, bo to też jest ciekawe, kto może zgłosić kandydatów. Zgłosić może każdy z kandydatki. Nas. Kandydatki. Zgłosić może każdy z nas. Bo same nie mogą się zgłosić. Same nie mogą. To tutaj był taki ukryty kruczek, który miał też spowodować, żebyśmy to my się rozejrzeli. Żebyśmy my docenili te cudowne kobiety, które na co dzień właśnie wiele rzeczy realizują, które nas na co dzień inspirują, żebyśmy my pokazali, że widzimy te elementy. No i to pierwsze, bo to jest pierwsza edycja tak naprawdę zakrojonego na wiele lat programu takich plebiscytów, miało pokazać, że my jesteśmy uważni, że my doceniamy, że my widzimy te elementy i każdy z nas, czy to instytucja, czy osoba prywatna, czy urząd. Nawet media. Media, dokładnie, które się pięknie włączyły. Wszystkie tak naprawdę media lokalne rzeczywiście włączyły się tutaj do akcji informacyjnej, do tych plebiscytów. Mogą dokonać takiego zgłoszenia. Wystarczy wejść na stronę między innymi Uniwersytetu Merito, na stronę PFRON-u, pobrać załączniki, one nie są trudne, nie wymagają wielu działań i przesłać je mailem na adres mailowy plebiscyt@bydgoszczmerito.pl bądź w formie papierowej. Formę papierową też polecam tym osobom, które jeszcze dzisiaj dadzą radę dotrzeć do urzędu pocztowego, czy dokonać nadania, bo dzisiaj o północy mija ten czas na zgłoszenia, no i na papierowe zgłoszenia będziemy jeszcze przez kilka dni oczekiwali. Rozumiem, że w połowie czerwca poznamy finalistki, tak? Kapituła będzie... 14 czerwca spotyka się kapituła, przepraszam, bo Pani przerwałam, gdzie dokonamy oceny spływających wniosków, ale już nie takiej technicznej, tylko właśnie pochylimy się nad tymi pięknymi historiami, rozpatrzymy je i spróbujemy wyłonić zwycięzców, co jest bardzo trudnym zadaniem. A Pani kogoś zgłosiła? Ja nie zgłosiłam, ponieważ... Pani w otoczeniu jakąś kobietę... Te osoby, które były w moim otoczeniu, które mogłam do tych kategorii zgłosić, które nie są już zrzeszone w takich działalnościach, jak chociażby warsztaty terapii zajęciowej, zostały zgłoszone przez uczestników. Też jako osoby stanowiące część kapituły, organizatorów, staramy się tutaj nie wprowadzać takiego elementu, żeby też nie wzbudzać być może poczucia, że ktoś miał inne szanse. Ale cały czas zachęcamy, tak? Bo tak. Ten czas jeszcze jest tak. Do północy, Szanowni Państwo. Więc jeśli ktoś z Państwa w otoczeniu ma kobietę aktywną z niepełnosprawnością i chciałby ją docenić, to zachęcamy. Więcej na ten temat w zbliżeniach. A to była rozmowa dnia. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Moim Dziękuję Państwa pięknie. Gościem była wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito Bydgoszcz, Wioletta Bartoszuk, Katarzyna Prędkowska. Do zobaczenia.